Patronem odcinka jest Betfan. Osiem spotkań bez porażki. Pamiętacie, w jakim miejscu byliśmy jeszcze niedawno? Trochę martwi ten nasz brak bramkarza, no ale liczę na to, że będziemy strzelać w tej rundzie tak dużo goli, że brak bramkarza nam nie straszny. No wie, jest bardzo dobrze. Nic nie będziemy na razie zmieniać w składzie, gdyż jest bardzo dobrze. A, zmienimy, bo Zych jednak nie musi w sumie jechać, bo mamy w składzie 3 U21. Zych dał zmianę raczej średnią, więc pojedzie tym razem Turek? Turek pojedzie na mecz. Pamiętajmy, że Gwarek Tarnowskie Góry to drużyna, która ostatnio wyłapała od nas mocny wpierw. What? Gancewicz, LKS Goczałkowice nie wygląda jak prawdziwy zespół. Co ten dzban tutaj wymyślił? W tej chwili to grupa indywidualistów raczej niż zespół, nieprawdaż? Nie ma lepszego momentu, by się z nimi zmierzyć i wierzę w osiągnięcie dobrego wyniku. Brakuje im pewności siebie. A Jerzy Chojnicki brak potrzebuje jeszcze sporo czasu, by to zmienić. O, no zobaczymy. Zobaczymy zaraz. Zobaczymy. Idziemy na konferencję. Ciekawe, jak odbieram tę wypowiedź. Uderzę pięścią w stół. Moim zdaniem Łukasz Ganowicz zachował się bardzo nieprofesjonalnie, pozwalając sobie na taki komentarz. Zamierzamy zatem nauczyć go szacunku bez względu na to, w jakiej jesteśmy obecnie w formie. Tak jest, nauczymy frajera szacunku. Uświadczam ci, że nie dam się w to wrobić. Będę walczył, rozumiesz? Pójdę na całość. Zrobię z ciebie dziwkę. Jak wyglądają relacje na linii pan Łukasz Ganowicz? Najchętniej pogadałbym z nim po męsku, a ja nie mogę patrzeć na tego bubka. Andrzej Kłoda w rozmowie ze mną powiedział, że nie chce odchodzić do klubu Karpaty Kłosno. No oczywiście, że nie chce, bo to jest ważny gracz naszego zespołu. Jedziemy z tym cwaniakiem. Raz mu nie wystarczyło zostać kompromitowanym. Proszę bardzo, zobaczy po raz drugi gniew Jerzego i jego świty. Nie z Jerzym takie numery. Oj nie, nie, tak się nie będziemy bawić. Sieradzki lepiej chyba, żeby nie jechał na ten mecz. Pojedzie Michał Wiśniewski. Michał Wiśniewski zaśpiewa Kajne Gręce w szatni i wszyscy będą zadowoleni. No panowie, dzisiaj gramy o mój honor. Właśnie, nikt na ten gwarek prawie nie chodzi. Jak mają takiego gównianego trenera, to im się po prostu nie chce. Trzema bramkami co najmniej chcę to wygrać dzisiaj. Co najmniej trzema. Okej? Okay? Co najmniej trzema panowie. No dwiema też może być jak coś. Ale zajebał. Siódma minuta, to już powinny być ze cztery akcje ofensywne. Kieliszek już powinien być spocony, a póki co nawet nie ma przyspieszonego oddechu. Ale zalejtowo na razie weszliśmy w ten mecz. Co to było? Co to było? Panowie, no co się dzieje? Miał być spacerek. Miał być zgnojony ten ich... Już nawet nie pamiętam jak się nazywa. Nie róbcie mi wstydu. Dobrze, Klaudiusz. Dobra, zmieniamy mentalność na ofensywną. No, jedziesz Jezierski. No, Filipe. Gówno. Stolec. Kupa. No nie wygląda to najlepiej, szczerze mówiąc. Lepszej gry od was potrzebuję, panowie. Ziębę trzeba będzie zmienić zaraz. Niech jeszcze chwilę pogra i... Kał. Ajajaj! No, zrobimy tak. Magierę przesuniemy na obronę. A na lewą obronę wejdzie Mazurkiewicz. Dan też już zmęczony. Panowie, no, przypomnijcie sobie, jak ostatnio było dobrze. Kurwa, zmiany, zmiany. O nie! Jesteśmy zgubieni. Spalony.
Dobra, dobra. Zmiany, bo tutaj chłopaki... O Jezus Maria! Mam zmęczonego Raszeję, mam zmęczonego Piszczka i Magierę. Dobra, Wiśniewski za Raszeję. Ja w ogóle nie patrzyłem na kondycję przed tym meczem, a tam przecież można pewnie było dostrzec co wcześniej, że my kondycyjnie będziemy zajechani na ten mecz. No! No, Jezierski! Jak nie idzie, to nie idzie, no. Papszun patrzy i płacze, kurwa. Płacze nad tym, jak mało perspektywicznych zawodników ma. Żebyśmy tego czasem nie przegrali, bo się załamie. Ale ten Jezierski gra padakę dzisiaj. Puściłbym Szymona już dawno, ale... No, musiałem innych zmienić. Felipe! Gówno. Przypomnijcie mi, żebym przestał, kurwa, na przyszłość cwaniakować. O ile w ostatnim odcinku mogłem powiedzieć, że łowca remisów co prawda przegrał, ale był moralnym zwycięzcą, tak teraz sytuacja jest zupełnie odwrotna. Łowca remisów wygrał, ale jest moralnym przegranym. Udało się trafić tę blankę, tak jak przewidywałem. No, przeszła ona... znaczy, została ona wybrana jako nasz... Nasza reprezentantka na Eurowizji i udało mi się wygrać trochę pieniędzy z tego powodu, ale szczerze mówiąc chętnie bym te pieniądze oddał, żeby tylko ten wynik był inny, bo po prostu oglądając jej występ na żywo można się załamać trochę. Ale nie wchodźmy w tematy eurowizyjne, no wynik jest jaki jest. Tymczasem do gry wraca łowca remisów. I już właśnie upatrzyłem sobie spotkanie, które w następnej kolejce Ekstraklasy może właśnie remisem się zakończyć. Myślę, że mecz Pogoni Szczecin z Rakowem zakończy się remisem. Już tłumaczę dlaczego. Raków ma bardzo dużą przewagę nad drugim miejscem w tabeli. To jest na ten moment 9 punktów na 12 kolejek do końca. Oczywiście to nie jest tak, że już można ich ogłaszać mistrzami Polski, ale to jest naprawdę konkretna przewaga, więc jakieś lekkie rozluźnienie w szeregach Rakowa będzie można zauważyć, tak mi się wydaje. Tym bardziej, że Pogoń się ostatnio trochę ogarnęła i po trzech nie najlepszych meczach rozpoczynających tę rundę udało im się dwa razy wygrać. Jeśli miałbym się tutaj skłaniać do tego, kto mógłby ewentualnie wygrać ten mecz, to nawet prędzej bym powiedział, że Pogoń niż Raków, ale aż tak bardzo chyba Raków tego nie odpuści, dlatego wydaje mi się, że remis jest tutaj całkiem prawdopodobny. Przypominam, że patronem tego odcinka jest... któż taki? Ano tak, legalny bookmacher Betfan. Jeśli zdarzy wam się bawić w obstawianie meczów, czy tam różnych innych rzeczy, albo ewentualnie chcielibyście spróbować, to zachęcam do skorzystania z linku w opisie. Jest to, powiedzmy, że jakaś tam forma wsparcia tego kanału. Zachęcam. I wracamy do odcinka. Moi drodzy, sytuacja zrobiła się poważna. Łukasz Piszczek zdał kurs UEFA A i twierdzi, że teraz będzie mógł może lepszą radą nam służyć tutaj w trakcie naszego grania. Nie wiem, czy się cieszyć, czy bardziej obawiać tego, że tak spina się po szczeblach trenerskiej kariery. W każdym razie, no, muszę na siebie uważać, bo jak mi się noga powinie, to no, na pewno jest już teraz gotów na to, żeby mnie tutaj szybko zastąpić. A tak naprawdę to strasznie się cieszę. Rozpoczynając tę serię, w życiu bym się nie spodziewał, że to osiągnie takich rozmiarów, że Łukasz Piszczek się będzie do mnie na Twitterze zwracał. Ten ostatni mecz był jeszcze nagrywany przy okazji ostatniej sesji,
ale postanowiłem go już przerzucić do 8 odcinka, gdyż 7 odcinek i bez niego trwał trochę ponad godzinę. Poza tym całkiem zabawnie zacząć było ten odcinek od tego, że no znowu to zrobiłem, nie? Znowu zacząłem cwaniakować na konferencjach i zbieram tego plony. No niestety, mogliśmy wejść do pierwszej 8, a jesteśmy dalej w dupie i się w niej urządzamy. Oho, Ganowicz reaguje na kontrowersję. A, o arbitrach. Czy Polska jest krajem, w którym takie sędziowanie jest normą? Ja nawet nie wiem, co tam się wydarzyło, nie pamiętam szczerze mówiąc. Ale już myślałem, że do mnie będzie się tam pruł. Dobra, no idziemy na konferencję. Trzeba po takiej porażce coś tam powiedzieć może, nie? Nie ma co chować głowy w piasek. Czy doda panu otuchy fakt, że także Stilon Gorzów zaliczył potknięcie w swoim spotkaniu? Po prostu no, to wszystko zmienia, nie? Skoro Stilon z Gorzów zaliczył potknięcie, to nie ma żadnego problemu. Czy porażka w meczu, w którym sędziowie spisują się poniżej pewnego poziomu, boli bardziej? Nic nie będę mówił o sędziach, no przecież jeszcze jakąś karę dostanę, kurwa, na co mi to? Dobrze, słuchajcie, taki błąd, który popełniłem, bo już na takiej pewności wchodziłem w ten mecz, po tej miedzi myślałem, że już jest tak super, to po prostu nie wziąłem pod uwagę, że tutaj trochę kalendarz nas zrobił psikusa, bo tamten mecz był 4 dni po meczu z Miedzią, teraz jest 3 dni później kolejny mecz i wydaje mi się, że po prostu wpuściłem skład, który nie miał siły. I na następnym meczu będzie podobnie, mój skład nie będzie miał siły. Tak więc trzeba będzie zrobić dużo zmian. Wiecie, bo 3 dni nam zostały do meczu, chłopaki totalnie nie mają sił, widzę, na nic. Więc może być słabo z tą Zieloną Górą, no ale cóż. Dobra, sprawdźmy jeszcze, jacy są zawodnicy bez kontraktu, którzy mogą nam się przydać. Bramkarze bez kontraktu. A, jest Zjeb. Zapomniałem wam powiedzieć, że to mój Islandczykowi, co nie chciał z nami kontraktu podpisać, dałem ksywę Zjeb. Czy Zjeb zmienił zdanie? No nie ma klubu i nawet nie chce porozmawiać. Dobra, zapraszamy na testy bramkarzy. Może jacyś przyjdą. Przydałby się bramkarz, no. Przydałby się jakiś kurde bramkarz. Prawda, z tymi bramkarzami jest słabo, powiem wam, no. Ktoś nie chce wszystkiego na bramkarza zawalić. No ja zawaliłem ten mecz, bo na bank wpuściłem na niego ludzi bez kondycji, co później w połowie meczu moi piłkarze już nie mieli kurwa sił i co oni mieli zrobić? Mają debila trenera, no i to nie jest ich wina. To jest ten gość? Jeszcze niedawno w St. Pauli był. Korbinian Miller. No ten Miller może być niezły. Zobaczmy, czy on w ogóle by 6000 by chciał. Kurwa. No nie mogę ci dać tyle, chłopie. Mogę ci dać mniej. Ty, no przyszedłby. Korbinian Miller. Ja jeszcze nie wiem, czy on jest dobry, ale no może jest. Może go mogę jeszcze potestować trochę. Dobra, Piszczek, zaufam ci. Idź na konferencję. Mi się już nie chce gadać z tymi ludźmi. Lechia Zielona Góra, to jest mecz, to jest drużyna, od której zaczęły się nasze wszystkie problemy. I oni są wysoko w tabeli i trochę mnie to martwi, nie? Że oni są tak wysoko w tabeli. No generalnie skomplikowaliśmy sobie strasznie sytuację tą porażką z Gwarkiem, która nie powinna się była nam przytrafić. Ale się przytrafiła i nie ma co tego rozpamiętywać. No dobra, jak widzicie, jest słabo z kondycją. Praktycznie cały skład nie ma pełnej kondycji. Co ja mam teraz zrobić? Ja mam wymienić cały skład. Dobra, całego nie wymienię, ale wymienię kilku zawodników. Damy zagrać Mazurkiewiczowi. Co to jest za skład w ogóle? Czemu? Co ja mam zrobić przed tym meczem, no? Wszyscy są zmęczeni poza Jezierskim. Trzeba zaryzykować może. Dank i Zięba mogą zagrać po połówce. Na lewej obronie zagra Mazurkiewicz. Zagra Dąbrowski z Turkiem. Próbujemy tym Tomaszem Muchą zagrać. Nie wiem, co to w ogóle ma być. Zagra Zych. Bo nie, skrzydła zagrają stare, ale po prostu zmienimy ich szybko. Czyli normalnie zagra Raszeja z Pychliwanem. W ataku Jezierski. I mamy 5 zmian docelowo, nie? Środek pola aż tak go, to Hansel niech gra. Ilu mamy ze słabą kondycją? Raszeja, Hansel, Danch, Pechliwan. No to może Turek niech zagra na lewej. A w środku już niech lepiej gra ten Kożul z Dąbrowskim. Musimy mieć zmianę dla Dancha, zmianę dla Kożulia, zmianę dla Raszej. No dobra, musiałem trochę pokombinować. Dobra, no spróbujemy. Spróbujemy. Po tym meczu już wracamy do takiego grania normalnego co tydzień, więc odejdzie ten problem kondycyjny. No zawaliłem z tym Gwarkiem, mogłem zrobić kilka zmian z Gwarkiem w pierwszym składzie. Pewnie byśmy wtedy tego meczu nie przegrali. Niesamowite, jak mi pewność siebie spadła z meczu
na przestrzeni jednego meczu. No jak dzisiaj byśmy przegrali, to znowu by się zaczęło robić kurwa niebezpiecznie. Zarząd by się pewnie zdenerwował, że dwie porażki z rzędu i cały dobry humor, który miałem po miedzi, by zanikł. Kawałek ten Turek się pokaże, no na razie... No Kożul jak na wślizgu wjechał, zobaczcie jak mu zależy. On chce odbudować jeszcze swoją karierę. My go jeszcze sprzedamy za pół... Łukasz! No nie! Myślałem, że już jest okej wszystko między nami, a ty takie rzeczy robisz? Nie możesz takich rzeczy robić, nie ty! Łukasz! Piszcze! Rozumiem, każdy inny piłkarz, ale ty? Łukasz Piszczek? Takie zagrania? To wstyd. O nie, to jest ten Szwed, pierdol. Właśnie, ja w ogóle nie dałem poleceń. Z tego Szweda to ja pamiętam. Co mi bramę załadował. Jeszcze to trzeba odebrać i zrobić... No! Tym razem się udało? Ale następnym razem? A? Też się uda! 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 Ja, ten Mucha jest dobry! Ja dobrego gościa wypożyczyłem. Duet Mucha-Jezierski to po prostu jak... nie wiem... Żurawski-Frankowski. No, mam nadzieję, że mi go nie może... Paprzyn zabrać teraz. To by było niefajne ze strony pana Marka, jakby takiego ruchu dokonał. Ale tu raz jak powalczył, pachliwan w strachu, może stracić. Patrz, pyk, cyk. 6-0. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem w FM-ie taki mecz, że mi na 8 celnych strzałów strzelam 6 bramek. Wszystkie przez mojego napastnika strzelone. No i teraz to oni mają poprzeczki. Czekajcie, zmienię może, żeby z gegenpressu zeszli, bo już na kontratak. Co? Siódma? No nie, to już by przesadził chyba. Z siódmą byś trochę Mateusz chyba przesadził. Z kolei mój przeciwnik dzisiaj na 11 strzałów oddał 0 celnych. Mój przeciwnik jest uosobieniem tego, co mi się działo do tej pory cały czas w tej grze. No, Mrzyk, jeszcze ty masz okazję. Tak jest! Mrzyk! Ty wiesz, co właśnie zrobiłeś? Wiesz co? Jebać to, że masz 1,77 m. My jesteśmy Goczałkowicami, a nie klubem z Ekstraklasy. Możemy sobie... Nie podpisuję z tym Niemcem. Chuj z nim. Będziemy grać z Mrzykiem. Będziemy mu wierni do końca. Bo to jest nasz chłopak, jest z nami od początku i trudno. Pewnie jeszcze parę bramek zawali, ale zobaczcie, jak on potrafi bronić. Nie no, panowie, no coś wspaniałego, coś pięknego. Nie wierzyli w Jerzego. Nikt nie wierzył. Już go miało nie być w tym klubie. I proszę, proszę, co my wyprawiamy. Mam teraz problem, no bo przecież no, nie posadzę tego Muchy w następnym meczu. A z drugiej strony mam tego Oliveira. Oczywiście, że idę na konferencję. Jasne, że tak. Mateusz Ziętarski zagrał dziś fatalne spotkanie. Jezu, 18 lat ma chłopak, zostawcie go w spokoju. O, chcielibyście usłyszeć, jak krytykuję wasze umiejętności dziennikarskie? Bardzo dobra odpowiedź. Mateusz Jezierski zgarnął dziś nagrodę dla najlepszego zawodnika tego spotkania. Jak oceniłby pan jego występ? No był znakomity, no co tu dużo mówić. Kibice i neutralni obserwatorzy nie posiadają się z zachwytu nad tym, co pokazuje Oskar Mazurkiewicz. Odkąd jego rola w drużynie uległa zmianie. Słyszy pan tata? Co Oskar Mazurkiewicz? To tak naprawdę był jego pierwszy dobry mecz, ale dobrze odnalazł się. Okej, to była miła konferencja. A propos Oskara Mazurkiewicza. To właśnie, słuchajcie, tak jak powiedziałem, nie wiem, może będę tego żałował. Ale mam brać jakiegoś randomowego Niemca, po tym... Dobra, niech go jeszcze testują. Dobra, czekajcie, bo tu trzeba teraz zmienić znowu skład. No i pytanie, co robimy? Co robimy z Tomaszem Muchą? No na pewno Zięba wróci. Piszczek. Mazurkiewicz? No na razie może grać. Skoro sobie tak dobrze poradził. Zięba, Dank, Piszczek, Dąbrowski.
No nie mogę grać z tym Dąbrowskim chyba. Właśnie, bo przed tym meczem, nie wiem czy ta zmiana dała aż tak dużo, ale zmieniłem rolę Kożuliowi na cofniętego rozgrywającego. Dzięki komentarzowi jednego z widzów, za który dziękuję. I teraz pytanie, co ja mam po tym meczu zrobić? Taka dość niestandardowa sytuacja, powiedziałbym. No dobra, no chyba damy Hanzla za tego Dąbrowskiego. Raszeja, Mucha. Sieracki w ogóle się na ławkę nawet nie łapie. Co tu się wydarzyło z tym składem? Ciekawe, czy to jednorazowa akcja, czy... Już tak zostanie, no czekajcie, Hanzel, Kożul przed nimi. Nie, będzie grał Oliveira, Anmucha będzie na ławce i Zych wypada z ławki. No dobra, tak na razie będzie ten skład wyglądał. Turek zapechliwana będzie grał. Pytanie, czy ten Oliveira, może tak zrobimy, Oliveira tu, Turek skrzydłowy. Oliveira odwrócony skrzydłowy, a w środku ten Mucha. Tak jak grał. No i mamy tu teraz Raszeję, Pechliwana, Dąbrowskiego, Wójtowicza, Gwiazdę. Może tak spróbujemy następny mecz zagrać. Instrukcję rywalom trzeba wpierdzieli. Z kim to będziemy grać? Nieważne, rozjebiemy. Górnikiem 2. No to może ich rozjebiemy. Co myślicie o tym składzie? Ja myślę, że on jest całkiem ciekawy. No chętnie bym jeszcze jakoś Sierackiego zmieścił na ławkę, bo on nie zasługuje na to, żeby nie jeździć na mecze. Ale za kogo ja go mam dać na tę ławkę? Muszę mieć środkowego obrońcę, muszę mieć... No nie mam za kogo. Znaczy, no sorry. Sieracki na razie. Jezierski pobił rekord strzelecki. LKS odnosi rekordowe zwycięstwo. Największy dylemat odcinka. Czy podpisywać Kobirniana Millera? Czy też wierzyć... Problem jest taki, że jak z nim podpiszę, to... wyczyszczę się totalnie z pieniędzy. To raz. Nie będę miał pieniędzy na to, żeby przedłużyć czy tam podpisać umowy. Da się to jakoś opóźnić? Opóźni. O, opóźnię to. Na razie opóźnię. A możecie pisać na czacie, jak jesteście na premierze, czy wy byście go podpisali, czy nie. Ciekaw jestem, jak wasza opinia się zgra z tym, co zrobię. Spotkanie ze sztabem. Mam tak dobry humor, że chętnie się z wami spotkam. Gdyby Dzierbicki rozpoczął indywidualny trening, niech rozpocznie. Kożul ma braki. Nie, zostawmy. Uważam, że szkolenie siłowe nie jest obszarem, w którym powinien pracować Michał Puchała, gdyż zajmuje się zbyt wieloma kategoriami treningowymi. Ale to jest trener siłowy, więc Łukasz o chuj ci chodzi. Czym on się ma zajmować, jak nie treningiem siłowym? Daj spokój Michałowi. Denis Pechliwan może poprosić w przyszłości o lepszy kontrakt. No to jak poprosi, to się będziemy martwić. Dominik Zięba powinien zostać wystawiony na listę. Może ty, kurde, zostaw tego Dominika. Ja już się pogodziłem w tym, że on odchodzi i trudno. No nic nie zrobimy, ale to przynajmniej do końca sezonu będziemy mieć dobrego stopera. A nie, że sprzedamy go za parę złotych i co nam to da? Co nam to da? Nic na to nie da. Jan Janosz powinien znaleźć się pod baczną obserwacją, gdyż nie jest zadowolony z treningu. Zwłaszcza, że według niego przydzielony mu trening... Jan Janosz jest niezadowolony z treningu. Ty, a w ogóle ja mam... Bo mam w ogóle ten widz, który dał nam... który zrobił mi facepacka. Wysłał mi nowe, właśnie uaktualnionego i teraz zauważyłem, że on powklejał głowy piłkarzy, którzy nie są w Gorzałkowicach. Ty, dobre, dobre. Dominik Zięba stracił status bardzo wpływowego zawodnika, gdyż jest gorszym piłkarzem niż kiedyś. Jak jest gorszym piłkarzem niż kiedyś? Jest bardzo dobrym piłkarzem. Co wypierdolę? Atmosfera w klubie jest bardzo dobra. Dobra, może ich wyślimy na te kursy. Kurde, ciekawe, czy ten mecz to był jakiś wypadek przy pracy, czy po prostu będziemy tak teraz grali? Byłoby bardzo miło, jakbyśmy teraz tak grali. Mam nadzieję, że wy tylko nie będziecie smutni, że już mi się nie... że przestało mi się nie powodzić. A właśnie, ciekawe jak wygląda sytuacja w Ekstraklasie. Raków liderem, Lech, Legia. Widzę wysoko, o, no jeśli chodzi o Ekstraklasy, to całkiem jest podobnie do rzeczywistości. No Jagiellonia jest za wysoko, no ale tutaj czołówka. No Krakowia też chyba jest trochę niżej. Dobrze, że Raków dobrze gra, to może mi mojego Jezierskiego nie ściągną. Łukasz, idź na konferencję, ostatnio poszedłeś i się to dobrze skończyło. Dzierbicki nie jest w tej chwili sobą. Częściej by się chciał znajdować w podstawowej jedenastce. No ja bym chciał, żeby Dzierbicki częściej dobrze grał w piłkę.
Wtedy może faktycznie częściej by się w tej podstawowej jedenastce znajdował. Może Hansel to załatwi. Hansel nie potrafi tego załatwić. No to zaraz mnie czeka rozmowa z Dzierbicą. Jezierski napierdala na treningach. No i widzicie, o to chodzi w tym sporcie. Trenujesz dobrze i potem strzelasz 6 bramek w meczu, a nie kiklajsz. To jest łatwa sprawa. To nie jest żadna wielka filozofia. Patrzcie, jakie kretyńskie mi daje porady Piszczek. Że ja niby mam Dzierbickiego na lewe skrzydło wpuścić za Turka. Z jakiej racji niby? Z jakiej racji Dzierbicki miałby grać za Turka na lewym skrzydle? Jak Turek po prostu jest kozakiem totalnym. O, mam już pełne statystyki tego bramkarza. Porównajmy go teraz do Mrzyka. Jest lepszy w górnych piłkach, lepiej broni 1 na 1, gorzej gra na przedpolu, lepiej chwyta, lepiej piąstkuje, refleks ma taki sam, fizyczne atrybuty ma dużo lepsze. No jest trochę lepszy od tego Mrzyka, ale nie, nie podpiszę z nim kontraktu. Nie mogę się zerować, jeśli chodzi o finanse, nie stać mnie na to, to raz. Dwa, to jest czwarta liga, może w tej lidze z Mrzykiem jeszcze damy radę. On nam parę piłek wyciągnął, to jest nasz człowiek. Od 2015 roku jest w tych Czałkowicach. No trudno, może jakieś punkty przez niego stracimy, ale ja bym chciał zaproponować kontrakt na przykład Mazurkiewiczowi. Może trzeba będzie dać podwyżkę jakiemuś Pechliwanowi czy Raszei. No nie, nie, nie bierzemy Niemca. Zostajemy z Mrzykiem. Proszę teraz o słowa wsparcia na czacie dla Mrzyka. Kondycyjnie jak to wygląda? No wszyscy mają. No okej, okay, gramy. Zagrajcie tak jak ostatnio. Bardzo bym chciał, żebyście zagrali tak jak ostatnio. Nie miałbym nic przeciwko temu, żebyście zagrali tak jak ostatnio. To by było naprawdę miłe. 6 punktów do 4. miejsca. To nie jest nie do zrobienia. Pamiętajmy, że z Gwarkiem też wygraliśmy raz 5-1, a potem wszystko się posypało, więc... No i z pierwszej strzał. I Jezierski pakuje, oczywiście. Wcale nie. Palony był, to czemu go nie pokazaliście? Może był fał jakiś. Kurde, znowu dobrze gramy póki co. Co ty robisz, Dan? Ja jestem ogarnięty. Ja wiem, co robię. Rozumiesz to? Rozumiesz to? No teraz. Ja ogarniam, rozumiesz to? Ja go sam znalazłem. Jedynie zasugerowałem się tym, że ma całkiem sporą pensję jak na 18-latka w tym Rakowie. Nie miałem w ogóle żadnej opinii skauta. Wziąłem gościa w ciemno. Jestem po prostu scoutingowym. No dobrze mi idzie ten scouting, no. Ale Hansel też co piłkę zagrał. Ja ci pierdolę. Szkoda trochę Szymona Gwiazdy, ale no też dostanie swoje szanse, nie? No mocno się ten skład zmienił, trzeba przyznać. Co za piękny, precyzyjny strzał po ziemi przy słupku. Jaka miła odmiana w porównaniu do tych Pechliwanów. Wszystkich, którzy ładują po prostu z każdej pozycji, z całej siły. Pięknie. Co my gramy w ogóle? Patrzcie, co my gramy. I ręce same składały się do oklasku. Znaczy, ta seria nudna zrobi, ale spokojnie. W następnej lidze już nie będzie tak łatwo, nie? Ile my tam do pierwszego miejsca tracimy? 14 punktów, nie do zrobienia. No, ale słuchajcie, no tak będziemy grać, to ta pierwsza czwórka naprawdę... No nie jest czymś niemożliwym do zrobienia, tak bym powiedział. Oj, oj, oj. Dobrze, brawo! O nie! Brawo, Dank! Ja wiem, co robię, rozumiesz to? Czy ta gra mnie teraz wynagradza za to, że przetrwałem te wszystkie... O, co to było? Te wszystkie cierpienia, za to, że byłem, że nie zrezygnowałem, że byłem twardy, że nie oszukiwałem, nie wczytywałem save'ów. Może to tak działa. Po prostu. Ale spokojnie, spokojnie, bo to jest 2-0, to jeszcze nie ma co świętować. Brawo, Mrzyk! Ale się kurwa podpalił tym wyjściem. Dobra, słuchaj, miałeś prawo, to było naprawdę dobre wyjście. Mogłeś sobie na wiwat pierdolnąć. Wybaczam. O jest! Co tu się wydarzyło? O nie! Mrzyk!
na luziku. No dobra, nie ma co też tak lekceważyć tego górnika, bo jak widać bywają groźni. Długimi podaniami nas chcą tutaj. Słuchajcie, może trzeba trochę linii obrony trochę niżej. Linię defensywy trzeba przesunąć. Dawaj tu raz. Ajajajajaj. Dobrze gramy. Może nie aż tak spektakularnie jak w ostatnim meczu. Oby tak dalej. Kondycyjnie wyglądamy ok. Dobra. Gramy dalej. Byle głupot nie robić. I będzie dobrze. Nic się nie dzieje. Jest w porządku. Spokój na boisku. Może jakieś zmiany może. Wpuścimy Szymona, bo on po prostu zasługuje na to, żeby też... Aha. Zrobimy dwie zmiany. Wpuścimy Rasheję za... Wpuścimy Rasheję za Turka i wpuścimy Szymona, bo on zasługuje też na to, żeby dostać minuty, nie? Nie możemy tak na Szymona się wypiąć po tym, co zrobił dla nas w tamtej rundzie. Przecież gdyby nie on, to bym został zwolniony dawno. Więc Szymon po prostu no, musi konsekwentnie dostawać swoje szanse. Nic się nie dzieje w tej połowie, kurwa. 74 minuta, pierwsza akcja, którą mi komputer pokazuje. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś przykra akcja dla nas. Bardzo przykre. Kurwa. A ty nie możesz przestać tak cwaniakować? Tylko musisz jeszcze przycwaniakować. Zięba i Piszczek są do zmiany. Czemu ja tego nie zauważyłem? No, panowie. Trochę sobie przebimbaliśmy tę połowę. Zażądaj więcej. No to też nie jest tak, że w sumie teraz jak patrzę, nie gramy jakiegoś niesamowitego meczu, nie? Jeszcze możemy jakąś jedną zmianę zrobić. Ktoś tu jest zmęczony? No wielu ludzi. Dąbrowski może niech wejdzie za Hansla. Poszanować piłkę trochę. No ja to inaczej rozumiem szanowanie piłki Wojtowicz. Na chuj grałeś długą? Po co grałeś długą, jak... Dobrze, Oskar. Bardzo dobrze, Oskar. Brawo, Oskar. Bardzo dobrze, Oskar. No i Filip. Właśnie Szymon, ale bardzo dobrze się w tej akcji Mazurkiewicz zachował. Rasheja trochę tutaj na farcie, no ale Szymon znalazł się tam, gdzie powinien być. To jest prawdziwy killer. Yes! 3 punkty. Na trudnym terenie w Zabrzu. Brawo. Brawo. No chyba trafiłem z tym składem, powiem wam. To jest dobry skład. Dobra robota. Kogoś tu trzeba jakoś bardzo pochwalić. No Tomasza Muchę i Adama Dancha i Ziębę Kożulia. Ich możemy pochwalić. Danch się zdekoncentrował. Ja ogarniam, rozumiesz to? 6. miejsce mamy. Widzicie to? 6. miejsce. Jakby nie, tak głupio stracone. Dobra, ale już nie gdybajmy. 3 punkty tracimy do 4., czyli do tego, co zarząd od nas chciał. 1. trójka, no niestety chyba jest już nie do złapania. Ale... 1. czwórka jest jak najbardziej do zrobienia. Pięknie. Alicja Szumska ma pytanie. Dzięki temu wynikowi LKS Goczałkowice przesuwa się w górę tabeli. Na pewno jest pan z tego zadowolony. No jestem zadowolony, co mam nie być zadowolony? Oczywiście, że jestem zadowolony. Ja prawie byłem na... już pracy prawie nie miałem w pewnym momencie. Skład zostawiamy taki jaki jest, gdyż wygląda on naprawdę w porzo. Więckowski. Mamrot jest niezadowolony z efektów wypożyczenia. Ty, Mamrot do mnie przyszedł. Sam Mamrot. Będziemy z Mamrotem gadać. Dlaczego Dawid Wyckowski nie jest zawodnikiem Wyższej Jedenastki? Inaczej się umawialiśmy. No nie pokazał umiejętności, no Mamrot. Nie będę przecież... Niech będzie. Mam nadzieję, że uda mu się coś panu udowodnić. Mam na głowie inne problemy. Że... Skończmy nasze spotkanie. Dobrze, panie Irku, no.
Pan też jest trenerem. Doskonale pan wie, jak to wygląda. Czasem się ściąga kogoś na wypożyczenie i okazuje się, że niekoniecznie po prostu te ustalenia muszą być zachowywane. No nie będę teraz robił wszystkiego po to, żeby Ireneusz Mamrot był zadowolony. Coś o treningach. Marudzą. Zagramy grę z cieniem. W ataku i w obronie. Trochę wytrzymałości poćwiczyć i gra wewnętrzna. Okej. Okay. Dobra, pani Miller, bardzo przepraszam, że tyle czasu mi to zajęło i że zmarnowałem tego czasu trochę. Ale no niestety nie podpiszemy kontraktu. Kuźwa Niemca przejechałem. No trochę mi go szkoda. Ale no trudno. Tak jest życie, panie Niemiec. Mrzyk zresztą pokazał w ostatnim meczu, że kurde, no potrafi bronić. Okej, jako że tak jak mówiłem, jednak mamy to wolne 5000. Co? Na nowy sezon będziemy mieli mniejszy budżet? No to myślę, że to jest czas, żeby Mazurkiewiczowi dać kontrakt, o ile nie będzie chciał jakiegoś bardzo wysokiego tego kontraktu. No jak na 3 miesiące? Czemu tylko na 3 miesiące mogę z nim podpisać kontrakt? No to nie, no to nie podpisuję. No sorry, no przecież na 3 miesiące mi się nie opłaca. Zaraz mi go ktoś weźmie. Komuś tu z wygasających się należy? Magiera, Dank. Dank nie, bo chce podwyżkę. Szymała, chcesz ten kontrakt czy nie? O, Szymała jest gotowy do podpisania, to dobrze. On by chciał 1400 miesięcznie, 450 zł lojalności i na rok. Dobrze, dobrze, myślę, że mogę się zgodzić na te warunki. Zięba? No pewnie nie chce, ale... Kurwa, mówiłem nie! Kurde, mógłby zmienić zdanie. Mrzyk. Nowy kontrakt dla Mrzyka. Co wy na to? Patrzcie, Mrzyk chce zejść z kontraktu. Chce zarabiać mniej niż zarabiał. To jest dopiero postawa. A damy mu jeszcze mniej. 2700 będzie zarabiał, a zarabiał więcej. Negocjator. Warzycki. No jemu też może by się przydało dać nowy kontrakt. Ile on teraz zarabia? 3400, a chce zarabiać 1500. Kurde, bardzo mi się podobają te negocjacje. Ta gra mnie coś rozpieszcza dzisiaj. No dobrze, jak najbardziej, panie Warzycki, nie ma problemu. Czemu tylko 3 miesiące mogę dać Mazurkiewiczowi? No to jest pojebane. Coś się popsuło. Magiera, tak jak mówiłem, 38 lat. To nie... O, patrzcie, Dan chce jednak mniej pieniędzy. Wspaniale, agent trochę za dużo chce kasy. Tutaj też możemy tej premii trochę zejść. 2 lata. Premia za występ trochę mniej. Za czyste konto mogę ci dać więcej premii. Git. Czyli Dank też zejdzie z kontraktu. Z 8,5 na 7. Gro. Ty robisz jakieś odkupienie, czy o co chodzi? Chrobrego Głogów mamy teraz. O ile się nie mylę, to też przegraliśmy z nimi. Albo nie, tam był chyba remis 3-3, coś takiego. Radosław Dzierbicki chce pogadać. Biorąc pod uwagę, że jestem zawodnikiem wyjściowo jednastki, nie występuję w tej roli wystarczająco często, na czym cierpi moja kariera. Chcę, by mi pan obiecał, że to się zmieni. Wściekły jest. Przyszedł do mnie Radosław Dzierbicki i jest wściekły. Radosław, jakby ci to powiedzieć? No ty dostawałeś bardzo dużo szans. I po prostu... grałeś kiepsko. Grałeś naprawdę nie najlepiej. Ja bym cię bardzo chętnie sprzedał. Obawiam się, że nie grałeś tak dobrze, jak ci się wydaje. Nie mogę cię za to nagrodzić, więc naprawdę musisz sobie na to zasłużyć. No, taka prawda. Urażony. To nie fair. Nie mogę być oceniany na podstawie tych występów, skoro jest jasne, żeby zamierzał pan po nich skreślić. Co? Nie mogę być oceniany na podstawie tych występów, skoro jest jasne, że zamierza pan mnie po nich skreślić. Ale to na podstawie czego masz być oceniany? No chyba występu. Jeśli nie dostanę od pana tego, na co zasługuję, poszukam sobie nowego klubu. Radosław, bardzo chętnie. Pokażę mu palcem i powiem, że no nie zamierzam cię trzymać na siłę. Rozzłoszczony. Jestem zły? Nie jestem usatysfakcjonowany, ale nie zamierzam obchodzić. Prędzej czy później wyjdzie na moje. Aha, czyli... Czekaj. Przychodzisz do mnie, mówisz, że chcę grać. Ja ci mówię, że grałeś za słabo i nie możesz grać. Po czym ty mówisz, że ja nie mogę cię oceniać na podstawie tych występów z jakiegoś powodu.
i mówisz, że jak nie będziesz grał więcej, to odejdziesz. Ja ci odpowiadam, że no dobra, no to odchodź. A ty na to, nie, no jednak nie odejdę. Co za gość? Jest oburzony, niezadowolony, katastrofalnie wpłynęło na jego morale. Słuchaj, ja cię mogę zaproponować klubom innym. Za 10 tysięcy, jak cię ktoś kupi, to możesz sobie iść. Kandydaci na juniorów? Co to jest? Bez szału ci kandydaci na juniorów, coś powiem wam. LKS Gorzowice przedstawia nowych juniorów. Coroczny nabór kandydatów na juniorów czeka na ocenę. Maciej Okaj to bardzo ciekawy zawodnik. No dobra, no mam tu jakichś trzech juniorów, którym mogę zaoferować kontrakty i to by było na tyle chyba. Zero zainteresowania Dzierbickim. No nie dziwię się. W ogóle strasznie dużo pensji bierze ten Dzierbicki. Zaraz, jak jeszcze raz do mnie przyjdzie, to chyba trzeba będzie ksywę wymyślić. Brzyk podpisuje kontrakt. Konferencja. Łukasz, idziesz znowu, bo ostatnio jak chodzisz na te konferencje, to same dobre rzeczy się dzieją z jakiegoś powodu. Chrobry Głogów 2. No tam też mamy... Szymała podpisuje kontrakt. Mazurkiewicz, nowa umowa. Dach, kontrakt. Wolk Mergotów. Nie, ja cię jednak nie chcę. Żartowałem. Spierda. Nic nie zmieniamy. Wszystko póki co gra. Więc gramy tak jak z Górnikiem. Grajcie tak jak ostatnio. Czy to jest możliwe, że nie miałem jeszcze pasy trzech zwycięstw z rzędu. Więc jest duża szansa, moi drodzy, na napisanie pewnej historii teraz. Pyk, Felipe! Co za gol! Co ja ściągnąłem za ludzi do tego klubu? Czy widzieliście tę akcję? Patrzcie na to! Pyk! 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 Ja pierd... Co się stało z tą grą? Szkoda, że tak dużo do tego lidera tracimy, bo naprawdę czuję, że mamy teraz ekipę, która mogłaby o ten awans powalczyć, no. Ale spokojnie, nasz cel to czwarte miejsce. Będzie czwarte miejsce, będzie spoko. Więcej, panowie, trzeba jeszcze coś tutaj pograć, no. Konterka idzie. Dobra, a idzie. Ja bo nie idzie. Pierdolny. No trochę się tego spodziewałem, jak brał ten zamach, szczerze. No może jeszcze jakaś brameczka, panowie, przed przerwą. Przydałoby się takie 2-0. By brzmiało lepiej. Pierdolny się kieru, kurwa. Co za piękne bramki wystrzeliliśmy, no. Nie wiem w sumie, która piękniejsza. Dobra, nam się jeszcze odbiło od kogoś. No ale nieważne, nieważne. Jest 2-0. Elegancko. Jeszcze mamy jakiś rzut wolny, widzę. Mi się pojebały strony. Nie wiem, nie wiem co teraz. W ogóle jakoś zaczęliśmy dziwnie grać. No ale możemy sobie na to pozwolić. Ale nudy. Co ja wam będę mówił? No... Wiecie, ta pierwsza runda to jeszcze nie był do końca mój zespół. Ktoś tak zawsze mówi, że jak trener przychodzi, to ta pierwsza runda to jest jeszcze bardziej zespół jego poprzednika, nie? Że tak dopiero od drugiej rundy, a nawet od, no ale od drugiej rundy można w miarę powiedzieć, że to już jest zespół nowego trenera. To jest mój zespół. Poprzednia runda to nie był mój zespół. Dobrze, panowie, no. Jestem zadowolony, co mam nie być. Jak tu kondycyjnie? Dominik będzie zmieniony. Piszczek kartka. Filipe kartka. Dobra, na razie nic nie zmieniamy. Rozpoczniemy tą drugą połowę tak samo. Ale ja ci przypierdolę, tak, że nie wstaniesz. Ależ mu zapierdolił, a ty ma się pojebało. Poziem, kurwa.
Koniec! Ale cię zajebał! Wybał to może. Nie! Już chłopak kurwa żeś zabił, kurwa! Co my za bramki strzelamy w tym meczu? Jezuś! Co za gol! Trzy gole w tym meczu to są najlepsze gole, jakie strzeliła moja drużyna, odkąd ją prowadzę. Wszyscy na zielono. Chwalę ich, no bo co? 4-0. Dobra, trzeba jakieś zmiany, może ze Zięba zmęczony, to wpuścimy Szymałę. Piszczka zmienimy. I wpuścimy... Może wpuścimy na chwilę Szymona Gwiazdę i spróbujemy, jak chyba sobie możemy na to pozwolić, zagrać na dwóch napastników. Niech sobie zagrają w duecie chłopaki, bo to są obaj fajne chłopaki, to fajnie, żeby się polubili. Kurde, Dank zmęczony. Fuck. Nie mam kogo wpuścić za niego. Dobra, wpuścimy tego Dąbrowskiego może za... Tu zrobimy tak, tu tak i niech se Pechliwan też zagra. Przy takim wyniku to można się bawić w kombinowanie. Przypierdolić! No jeszcze brakowało, żeby Dąbrowski załadował bramkę. To już w ogóle bym nie wierzył w tę grę. No my gramy fenomenalnie. Brawo, Mrzyk! Nie musi, a broni. Ta sesja to jest po prostu coś cudownego. Już zapomniałem o tej porażce z... Tarnowskimi Górami. I cofniemy sobie znowu linię defensywy. Średni pressing, już nie musimy się jakoś bardzo męczyć. A co Pechliwan taki smutny? Denis, co ty taki smutny? No straciłeś miejsce w składzie, ale no przykro mi, po prostu przyszli lepsi. I co zrobić? Takie życie, Denis. Ale spokojnie, skończy się sezon, odejdą wypożyczenia. I znowu będę musiał z siebie korzystać. Jezu, jak to się fajnie ogląda na takim luzie. Prowadzisz 4-0, 10 minut do końca. Paki se tam widać, że już trochę odpuścili. Środkowy pomocnik gra na obronie jak profesor. U! No, panie Wójtowicz. Od pana bym wymagał trochę więcej jednak, bo myślę, że tą interwencją sprawiłeś, że na następny mecz pojedzie ten koleś, o którego się Mamrot sapał do mnie. Że nie możemy tak odpuszczać. Jeszcze zachęcę cały skład. Czemu jesteście smutni? Ej, no panowie, dlaczego jesteście smutni? Ja coś złego powiedziałem? Co was tak zasmuciło? To też jest taki rodzaj cwaniactwa. No dobra, pośmialiśmy się fajnie, ale... Kto to tak odpuścił? Szymała! No zmiennicy to się nie popisali, powiem wam. Potem są pretensje, że ktoś nie gra, a wchodzą zmiennicy i nic nie robią. Nawet Szymon dzisiaj zawodzi. O nie! Kurwa, nie róbcie sobie jaj ze mnie, no. Czekajcie, może jednak... wróćmy do tego pressingu, bo... Dobrze, Oskar. No, eksperyment z duetem napastników, powiem wam, że na razie wygląda tak... Kurwa, nie za ciekawie. Ale kiedy miałem spróbować, jak nie teraz? Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że chłopaki załapią jakąś chemię i tam coś fajnego z przodu... zmajstrują. No brawo, Denis. Widzisz? Ja to zagranie zapamiętam sobie, że ci się chciało. Dobrze, dobrze. Okej, już mogę trochę odetchnąć, bo w pewnym momencie zrobiło się nieciekawie. No nie gramy jakiegoś zbyt wybitnego meczu, powiem wam. Gdyby nie to, że nam po prostu wpadły takie strzały niesamowite, no to... to by nie było tak lekko z tym Chrobrym. Przecież my zrobiliśmy jakieś śmieszne XG 0,63 i strzeliliśmy 4 bramki. Ale dobrze, 3 punkty to najważniejsze. Kibice pooglądali piękne trafienia. Dobrze, dobrze, zagraliśmy dobrze. Trzeba tu indywidualnie na pewno pochwalić Hansla mocno i Filipę. Czemu zgaszony po taki... Co, was nie wolno chwalić? 6 miejsce nadal. Ty, ja nie wiedziałem, że ten Chrobry tak wysoko w tabeli był. Dobrze, 3 punkty już tylko tracimy do 4 miejsca. Chrobry to jest nasz bezpośredni rywal w walce właśnie o to 4 miejsce, więc bardzo dobrze się wydarzyło. I dobra, muszę tych, co przeniosłem do U21 z powrotem dać, bo są za starzy, żeby grać.
119. Bezbłędny Hanzel podrywa zespół. Co ja wam mam dużo mówić, panowie? No jest naprawdę... Trwa piękny sen. Z kim teraz będziemy grać? Z Pniówkiem. To jest kolejna drużyna, z którą mamy rachunki do wyrównania. Oni w ogóle się odbili nieźle, bo byli na ostatnim miejscu, pamiętam. Teraz już tracą do nas tylko 6 punktów. Mają miejsce 12, więc podobna historia. Pniówka co LKS. Polskie kluby zwalniają juniorów. Ty, no to trzeba ich przeskautować. Może to są jacyś... Przykrością informuję, że Damian Oczko nie pojawił się na dzisiejszym treningu. Oczko dopiero pierwszy raz samowolnie opuścił klub. Damian, co ty tutaj wyczyniasz? Krytykować trzeba zachowanie. Jestem bardzo zajęty, więc mam nadzieję, że będzie to warte mojego czasu. Ciekawe, czym jesteś kurwa taki zajęty? Na pewno nie trenowaniem. Przemyśl swoje zachowanie. Zawsze daję sobie wszystko, tak jak na boisku, jak i poza nim. Zamiast krytyki przydało mi się trochę wsparcia. On nie ma kontraktu na stałe. No nie jest jakiś beznadziejny, ale niech kurwa nie kozaczy, nie? Bo to się źle skończy dla niego. Zaakceptował karę. Tyle dobrze. Radosław Dzierbicki też poszedł do mediów. No trudno, nie zabronię im tego. Chcą, to niech se chodzą. Przecież nie jestem dyktatorem. Czy jest pan gotów na wprowadzenie zmian w związku z tym, że Radosław Dzierbicki żąda więcej czasu na boisku? Ja wam odpowiem na to pytanie. Musi się uzbroić w cierpliwość. Już pobiegł do prasy. Kurwa. To jest właśnie kolegowanie się dziennikarzy z piłkarzami, nie? Piłkarz taki idzie do kolegi dziennikarzy i mówi: ej, weź to napisz, że coś tam. Drodzy dziennikarze, nie kolegujcie się z piłkarzami i trenerami. Macie tyle ludzi do wyboru na świecie. Musicie się akurat z nimi kolegować? Czy jak się kolegowaliście z nimi wcześniej, zanim zaczęliście karierę dziennikarza, to spoko. Ale w trakcie kariery nie nawiązujcie takich przyjaźni, bo to jest nie dobra rzecz. Jakiegoś Niemca znowu obserwowaliśmy, nawet nic o tym nie wiem. Marzycki podpisuje kontrakt, ekstra. Juniorzy se tam ciupią. Ty, ten Maciej Okaj faktycznie wygląda nieźle, 16 lat. Dawid Lipniak. Ty, ciekawe, czy by się go udało kontrakt Lipniakowi. Ale by było, jakby przyszedł. Kurde, ale on chce dużo kasy teraz. 7 tysięcy chciałby Lipniak, a ja mu płaciłem pewnie ze 3 coś. Ajajaj. Jaka szkoda, że ja go wypuściłem, ależ to było głupie z mojej strony. Kasper Stachurski niby też jest jakimś potencjalnie świetnym nabytkiem. Ogromny talent. Ja ci nie mogę obiecać, że będziesz zawodnikiem wyjściowej. Ale dobra, wezmę go, a potem się to zmieni. Za 1600 by chciał grać. No dobra, nie ma problemu. Jest też dwóch bramkarzy niby dobrze zapowiadających się. Jan Zareda się niby bardzo dobrze zapowiada. No dobra, to też może mu zaproponujemy kontrakt. Aha, jego by trzeba było kupić. Ile? Gdzie zwariowaliście? Ej, a może Jude Bellingama? Nie zapłacimy za niego nic, ale damy wam na wymianę tego. Kiklajsza. Bellingham za Kiklajsza, co wy na to? Chyba nie chcą. Trudno. Nie zaszkodziło spróbować. O Marudzie się kończy kontrakt. Maruda, za tysiaka jak będziesz grał, to ci weźmiemy. No to nie. Piszczek. 3 razy byłeś ostatnio na konferencjach, 3 razy wygraliśmy, więc nie będę tutaj kombinował. Za dużo tych pochwał już miał Tomasz. Ale dobra, nie będę się z nim kłócił. To nawet nie jest mój piłkarz. Więc. A i tak jak mówiłem, jedyna zmiana jaką zrobimy to to, że Więckowski pojedzie za Wójtowicza. Żeby nie było, że ja tak na wszystko przymykam oko. Myślę, że Pawłowice mogą zasługiwać na kącik edukacyjno... jak to było? Geograficzny. No ja akurat tą miejscowość dość dobrze znam, gdyż ona jest blisko miejscowości, z której pochodzę. Wy możecie o niej zbyt wiele nie wiedzieć. Jest, Pawłowice należą do powiatu pszczyńskiego, chociaż tak naprawdę są całkiem sporą miejscowością, jak na należącą do jakiegoś powiatu. Mają 18 tysięcy mieszkańców i w ogóle, tak się przynajmniej mówi, że to jest gmina, nie? W sensie Pawłowice ma swoją własną gminę, że to jest całkiem bogata gmina i że ludziom się tam żyje nie najgorzej. Możecie mnie wyprowadzić z błędu, jeśli takowy popełniłem, ale no Pawłowice są całkiem w porządku. Pooglądajmy sobie zdjęcia z Pawłowic. Patrzcie, mają taki park. To jest park, który należy do księdza, ale można sobie po nim pochodzić. To jest gminny ośrodek sportów w Pawłowicach. Popatrzcie, co za nowoczesny budynek. Nic, tylko uprawiać po prostu sport. Widząc ten budynek, każdy mieszkaniec Pawłowic czuje się zmotywowany do treningu. Fontannę mają,
Nie każda taka mała miejscowość ma fontannę na rynku, a Pławowice mają. I w tej fontannie jest... Kurwa, żaba. Co to jest? Co to jest? Co to ma być? Czy to jest jakiś żabo-człowiek? Czemu to ma taką nogę? Czy to ma być sexy, czy... Wiecie, to wygląda jak król żaba. Czyli może on jest w trakcie, to jest jakiś królewicz uwięziony w żabę, który jest w trakcie transformacji. Czyli ktoś go dopiero co pocałował i on po prostu transformuje się od dołu. I tu już mu noga wyrosła ludzka. Tutaj, gdzie nie widzimy, prawdopodobnie mogło mu już wyrosnąć też przyrodzenie. No a tu dopiero się... Kurwa, no strasznie dziwne to jest. Jest to jeden z dziwniejszych pomników, jakie widziałem. Taki wzrok ma zamglony w ogóle. Dziwne. Dziwne, ale fajne. No herb jest bardzo... taki bym powiedział klasyczny. To jest ta gmina pawłowicka. O, to wygląda super. Herb Golasowic. Golasowice? Zajebisty herb. Bardzo mi się podoba. Myślę, że jest w moim top 5 herbów, jakie widziałem. Najlepszy jest nadal herb Czarkowa. No i piasek mój też ma całkiem niezły. Herb Jarząbkowic. No to też jest świetny herb. To jest herb z człowiekiem, który ma... siekierę zamiast ręki. To jest taki słynny potwór, który straszy dzieci w... Jarząbkowicach właśnie. Jak nie są niegrzeczne, to się mówi, że przyjdzie człowiek siekiera po niej i utnie łeb. Herb Krzyżowic to jest również całkiem dobra robota. No tutaj ktoś po prostu... No ale wiecie, minimalizm też jest w cenie, nie? Powiedziałem taki herb w stylu skandynawskim. Herb Pielgrzymowic to chyba wszystkie te herby jedna osoba, wydaje mi się, że projektowała. To jest baba, która w jednej ręce trzyma wiosło. A w drugiej... Nie wiem, co to jest. Bałwan? Pniówek też jest związany tutaj z siekierą, która właśnie zniszczyła biedne drzewo. Warszowice mają jakiegoś konia, grabie i kosę. Biedny koń. Wygląda na to, jakby miał się właśnie nadzieć na te grabie i kosę. Czyli to jest chwila przed śmiercią tego konia. No i herb gminy Pawłowice. Herb powiatu pszczyńskiego jest mi dobrze znany. Symbol górnictwa. Dziękuję bardzo Wikipedio, że mi go zaprezentowałaś. Trochę mało mamy tutaj zdjęć na Wikipedii. Nie ma tak dobrze jak z Gubinem, szczerze mówiąc. Może czegoś więcej się dowiemy z Google. No całkiem jakaś ogarnięta strona. Widać, że jest aktualizowana, bo widać, że tutaj teatr sztukę wystawia. Pawłowice. Ciekawostki. Miałem poprosił, jednak więcej zdjęć bym chciał z Pawłowic. No, tu jest... No ładne, ładne miejsce, mówię wam. Niepozorne, ale bardzo przyjemne. Jak możecie, to się wybierzcie kiedyś. Nie wiem za bardzo, co byście tam mieli robić, ale... Ale wybrać się nie szkodzi. Jakieś są ostrzeżenia hydrologiczne. Widzicie, tutaj urząd ostrzega mieszkańców Pawłowic, że silny wiatr będzie, że woda jest mokra. Czas wolny. O, co można robić w czasie wolnym? Jakie piękne obiekty sportowe. Basen, hala. Grałem na tej hali. Miasto kochające sport. Rowerem można sobie pojeździć. Nordic walking. Wydarzenia się dzieją różne. Spotkanie z Markiem Sygaczem jest. Wiedzieliście o tym? Musicie normalnie przyjść na spotkanie z Markiem Sygaczem, który jest... Aha, on jakieś o wojnie. Dobra, to nie idźcie na to spotkanie. Nie ma sensu. Po co się dołować? Zabytki są w Pawłowicach. Jest kościół, ruina pałacu.
słup graniczny można zwiedzić, można jakieś rezydencje, krzyże, zajebiste miejsce. Szkoda, że będą musieli przegrać z nami. To co, gramy znowu tak samo, nic nie zmieniamy. Kiedyś ta passa pewnie zostanie przerwana, ale może jeszcze nie teraz. O, Raszyja nie zamierza odchodzić z klubu. A tak się wyrywał do Termaliki Brugbet. No dobrze, gramy. Musi mi kiedyś w końcu przestać żreć chyba, nie? Czy naprawdę taką pakę tu zmontowałem, że Mazurkiewicz, warto dodać, jest jednym z większych wygranych tej sesji, bo wskoczył do składu. Ej, to jest czerwona! Tak się nie robi starszym panom. Co, nasza lewa obrona wygląda z nim najlepiej, biorąc pod uwagę, jak wcześniej grali Magiera i Dzierbicki. Tak więc nie, wiele się nie dzieje. Nie wiem, czy to kwestia koszulek, czy ten Pniówek ma takich wielkich tych piłkarzy. Mam wrażenie, że jakieś takie wielkie chłopy w tym Pniówku biegają. No patrzcie na tego zdziwionego, co to jest za gość? Ten brychlik. Jakiś kurwa zapaśnik chyba. Patrzcie, jaki wielki chłop. I co, nie gramy zbyt ciekawie, powiem wam. Ale minął dopiero kwadrat, więc może spokojnie. Może muszą się rozkręcić chłopaki. Kurde, no widać, że fizycznie to ten Pniówek jest naprawdę mocny. Nie, no nie mogę się nadziwić, jaki ten brychlik jest kurwa ogromny. Czym jego karmili? Łukasz! Piszcze! No Łukasz! No ty nie możesz takich zagrań robić! Nie ty! Patrzcie, jak moi obrońcy przy nim wyglądają, no! No co to za gigant? Ja się go boję. Jak się jeszcze tak skrada, to już w ogóle. Wygląda, jakby miał zajebać komuś zaraz. Brawo, Łukasz! Brawo, Łucha, brawo, Hanzel. Nie, my ten środek pola mamy po prostu niebywały, nie? Nie jest to jakiś wielki mecz w naszym wykonaniu, ale pomimo tego nie ma na co narzekać póki co. Byleby na głowę temu brychlikowi nie wrzucili, bo po nas będzie. Czy Mrzyk wygląda przy nim jak dziecko? Ty, ten też jest jakiś wielki. I ten też! To jest jakaś drużyna, może ty, może w piłki ręcznej. Pamiętam, że Pawłowice, to liceum z Pawłowic było strasznie mocne w ręczną. Kiedyś na nich graliśmy i po prostu tak nas poniewierali. Coś Jezierski jakiś taki przyczajony. Zażądajmy więcej od niego. Kurwa, trąd mają nawet. Mrzyk, gdzie? Brawo! Mrzyk jest ostatnio totalnie bezbłędny. Odkąd powiedziałem, że na niego stawiam, to chłop no udowadnia, jak świetna to była decyzja, że Niemca pogoniłem. No ale nieźle ten Pniówek wygląda. No coś, Jezierski chyba się nie wyspał przed tym meczem, bo jakiś cieniem samego siebie jest. Dobrze, panowie. Nie jest jakoś fenomenalnie. Jesteście, mogę im powiedzieć, że są w stanie wrzucić wyższy bieg? Dobra, nikt nic nie... Dobra, zmian nie robimy. Jak tam kondycja? Elegancko. No, Jezierski coś zaczyna gwiazdorzyć, niezainteresowany uwagami. Tak trochę ospale wyglądamy, no. Nie ma w tej takiej iskry już w nas. No ale jeśli będziemy wygrywać mecze grając, wyglądając ospale, no to to już w ogóle jest dowód na to, że jesteśmy mega mocni. Dobra, Ziębę trzeba zmienić, bo się zmęczył. I może Pechliwana wpuścimy. Zmienimy z Roszeją miejscami. Taki strasznie spokojny mecz. Łukasz! Piszcze! Łukasz! Co ty wyczyniasz, no? Proszę się skoncentrować, panowie. Dąbrowski za Hanzela jeszcze. Szymon, no nie powiedziałbym, żeby to była jakaś wybitna zmiana z twojej strony. No, dawaj Filip. Pierdolę! Szymon chyba potrzebuje rytmu meczowego, więc... Ale jak i tak będę kochał, choćby nie wiem co. Tej miłości nic nie jest w stanie zagrozić. Co ty robisz, kurwa? Ty! O. O to chodzi, Szymała. Psujemy i potem zaraz naprawiamy. To jest strasznie przykro dla mnie, co się dzisiaj stało. Ale teraz wykombinowałeś? Przelobować mu się zachciało. Normalnie trzeba było strzelać. 30 sekund do końca. Drożne w końcówkach.
To, powiem wam, nie jest coś, za czym przepadam, nie?